Siema widzowie, dzisiaj kolejny odcinek Goreczka. No i tak, ja sobie zaraz wam pokażę. Zorałem tam to pole i tam te dwa pola. Nie zostało to duże, tak największe. Co prawda jest strasznie sucho. Zobaczcie, jak mi się tu dynie rozrosły. Druga piłka rośnie, już mam jedną taką. Fajna. Co najlepsze, to jest samosiewów ta piłka. Tam była taka jedna wielka, olbrzymia wręcz. I co? Jesteśmy po wykopkach u Stacha. Ja tu już sobie ostro działałem, Stachu też coś tam zaorał. Dzisiaj nawet wieczny dzień. Nie jest gorąco, bo jest 21 stopni w cieniu. No i co? Odpalę sobie ciapka, żeby sobie już dyngał, żeby się grzał. A zaraz wam tu opowiem. Powiem wam więcej. Pług się spisuje naprawdę bardzo fajnie. Przymocowałem sobie ścinaczem w ten sposób, nie kręciłem mi do tych śrub tutaj, bo według mnie to jest za nisko. Przyspawałem sobie troszkę wyżej, je przekręciłem, wtedy mi się nie zapycha nic tak naprawdę. Przetestowałem to, jak wiecie, lubię eksperymentować z tymi polskimi radłami. No ten pług jest fajny, bo między tą suficą a tą jest sporo odstępu. Na przykład Stachu porównywał swój pług, też duży, i na przykład się kończy tu, o wiele krótszy. 20 cm jest mniejszy rozstaw między słupicami i to jest duży plus tego pługa, bo jak dużo było trawy od granicy na przykład, to się nie zapychało. Kombajn sobie stoi wyczyszczony po łubinie. I co, tam gdzie był łubin już zaorany. Pokażę wam, co tu się dzieje. Ogólnie jest taka sytuacja, BHP przede wszystkim, klopeczki, że jest cholernie twardo. Tą glinę, tam dopiero gdzieś 20 metrów dalej zaczyna trochę większy teren. No i tak to tu wygląda, że orałem, ale takie bryły się robią. No i jest kurde nieciekawie. No co prawda się zmieniła ta struktura już na przestrzeni tych kilku lat, ale nadal jest twardo. Pług wychodzi jak po asfalcie. No powiem wam, skryciem, no pryskałem te ściernie. Na początku skryciem było gorzej, ale już później zaczęło się robić dobrze. Tu po tych wykopkach jeszcze wjechałem w pole i trochę orałem. Taka sytuacja. Kupiłem też materiał siewny. Zaraz wam pokażę pszeniczkę. To jest oścista na rozsiew, certyfikowana. Otwieramy. Ozima Wilejka jest kwalifikowany C1. Masa 1000 nasion, 38,75 g. Kiełkowanie 96%. Nasiona zaprawione Maximusem 0,25 FS. Nawóz do nasiennu Primus B Professional. Zobaczymy, jak to się uda. Mam zamiar zasadzić posiać ją tam, gdzie miałem łubin. Jest dzisiaj, żeby was nie skłamać, 18 wrzesień i 22 jest piątek. To piątek chciałbym ją posiać. Jutro zapowiadałem rano jakiś deszcz. Także będzie fajnie, a w sobotę cały dzień deszcz. Jutro z rana, a w sobotę na cały dzień. Patrzcie. I co? No i chciałem zasiać piątek przed tymi deszczami sobotnimi, a to by sobie już schodziła. Rok temu siałem bardzo późno pszenicę, a te moje pola tu nie lubią późnego siewu ze względu, że jest na nich mokro. No tam niżej koło krzaka nie ma problemu z tym, żeby pług wchodził w ziemię. Się ora bardzo fajnie. To jeszcze trzeba zgarnąć, to wywalić na przeoranie. Wchodzi bardzo fajnie w ziemię. No i tak naprawdę tam można już siać, no. Będę siał tą ścistą tam niżej, żeby dziki nie zjadły. I tu wyżej będę siał, zobaczcie, jak tu jest. Ty pół mnie chciał wbijać w ogóle. Będę chciał siać tą ścistą. Zwierzyna nic nie zrobiła szkód. W tym towarze gaz jeszcze mi się rozkręcił. Nic nie zrobiła szkód. No i co? I zobaczymy, jak to będzie, no. Dobra, ja sobie tu ustawię, przyjadę te dwa razy i wam pokażę, jak to się orze fajnie tym pługiem z tymi ścinaczami. Znaczy, czy to mi się w ogóle wbijało, czy tam nie tutaj na tej kalinie sobie nie przetnę, a to dooram jak opada. Przede wszystkim zależy mi na tamtym polu i tam niżej, żeby obsiać tą pszenicą, żeby to ładnie się rozkrzewiło, zanim przyjdą deszcze jesienne i wilgoć, bo potem znowu będzie tak jak w tym roku było na wiosnę, że nie chciało się rozkrzewić, bo było mokro. Walczymy, żeby przyjechać.
Nie było ten. O, jak pięknie kryje tutaj. Zasypuje równo. Nie zależowałem tego. Nie planowałem jak samu. Także nie jest najgorzej. Aczkolwiek tam gdzie jest lina, no to pół wyjeżdża sam. Mimo że jest kamień 60 kilo do rany z tamtego pola po prawej stronie. Będziemy jeszcze orać na pewno na jesień, ale to zobaczycie, gdzie trzeba tego pola robić coraz więcej. No jest tych łąk, tuż się ukazuje, to zostawiać, trzeba orać. W przyszłym roku jak ma ciągnik, to by jechać, to już w ogóle wszystko będzie orane. Będę chciał się pozbyć praktycznie wszystkich łąk, dojdą te dzierżawy jeszcze, jak już ten ciągnik będzie, bo to już czekają tak naprawdę teraz. Hej, tak, moi drodzy, uprawiamy, zobaczcie, 30 z jakąś broną, to jest chyba szwajcarskie coś, albo austriackie, od kolegi Jacka, którego pozdrawiam. Zobaczcie, jakie tu dziury się porobiło, tu strasznie ciężko się orało. Zobaczcie, jak się ładnie uprawiło, ja to mam oddalę, niestety nie mogę. Ogólnie, no jest pięknie zrobione, szczerze. Bronami bym tego nie wyrównał tak ładnie. Dzisiaj widzicie, jaka pogoda. Sobota ma padać. Ja chcę wjeżdżać i siać. Tutaj część uprawić, gdzie wyciąga się ładnie. Idziemy teraz do samego agregatu. Zobaczcie, przeduże zęby. Jak tu mamy rękę, jest, no myślę, że dobre ponad 20 cm. I te wałki, no to jest ciężki sprzęt, jest dłuższy od 30. Cały ciężar jest na tyle, gdzie są te wałki tak naprawdę. Te wałki ważą swoje, ta rama. No 30 ma co robić, tak naprawdę to jest chyba limit już, co pociągnie. Znaczy się pociągnie na czwartym biegu i to jeszcze dość ciężko. Tut podnosi mimo stężenia. Musiał dorzucić jeszcze. Zobaczcie. Uprawiamy. Jak to się pięknie uprawia, powiem wam. W porównaniu do zwykłych tych bronek nie ma co porównywać, jest prosto, równo, dołki zasypane. To prawda, 30 ma co robić z tym, ale jadę z głową tak, żeby bardzo nie przeciążać ciapka. No ogólnie, jak porównacie, no to dłuższe nawet od 30, 3 metry szerokości, dość ciężki jest ten agregat. Czy agregat, no to bym powiedział, że no agregat to jest, bo już zobaczcie, jaka to tu rama, konstrukcja już naprawdę jest solidna. No, że to 30 podniosło, to tylko dzięki chyba temu, że ten podnośnik jest przerobiony dość mocno. To prawda, i tak strasznie buja przodem na tych dołach. Jest 150 kg, młotek znalazłem wczoraj. 150 kg jest założony na przód, a i tak jeszcze buja. 150 przesadziłem, może ze 120. Jeszcze dołożę na wysięgu ciut więcej tego obciążenia. No, żeby po prostu nie bujało tak, nie? I tak to wygląda. Tak to tu wygląda, widzicie. Uprawiamy ten połóweczkę, bo chcę to siać. Uprawimy, jadę posiewnik i siejemy. Oścista pszenica tu będzie. Wysiejemy też certyfikat na pierwszy start. No i co? No i zobaczymy, jak to będzie szło, nie? No, ja wam pokażę, jak teraz sobie jedzie 30 z tym i zaraz się widzimy.